W studiu poranka dwójki jest już nasz gość, Tomasz Cys. Dzień, Dzień dobry. dobry, witam serdecznie. Mogą nas Państwo słuchać, mogą nas Państwo również online oglądać na stronie dwójkapolskie radio.pl. Dzisiaj rozmawiamy o czytaniu scenicznym Sesy Louwej, Cury Renu. Bohaterką tej sztuki jest e, jest Hildegarda von Bingen, średniowieczka, mniszka, kompozytorka, mistyczka. Cała długa litania tych funkcji i talentów. Reformatorka kościoła, odnowicielka życia monastycznego, kaznodziejka, autorka prac z zakresu teologii, medycyny, kosmologii, przyrodoznawstwa, ziołolecznictwa, poetka, uzdrowicielka. Jak mówiłem, cała ogromna lista litania tych wszystkich umiejętności to aż trudno sobie wyobrazić biorąc pod uwagę czasy, że w, w których, jednym, ciele to, że że w jednym ciele to się wszystko zebrało. W żeńskim ciele jeszcze na dodatek. Kim, chwała Panu za to. Kim tak naprawdę była Hildegarda von Bingen? No, tym w tym, tym wszystkim, co... A kim jest pan... po tej lekturze tego dramatu? Ten tekst pisany jest z dzisiejszej perspektywy, co jest intrygujące, mm. interesujące. Jedna z postaci, która, Elżbieta, nazwijmy to brzydko, szefowa innego klasztoru, jak mm. pojawia się na scenę... Wchodzi... Siostra przełożona. Siostra przełożona. Wchodzi w, w kostiumie Chanel i z wielkim kapeluszem, mm. e, więc autorka od razu... E wprowadza nas, wprowadza nam nie, pewien niepokój i dysharmonię. Co jest zawsze interesujące dla teatru, to ja zawsze szuka tych miejsc, w których może się uruchomić, a to, są za, a, a, a to są takie miejsca. A w tym tekście, yy, jednym z najważniejszych momentów w życiu Hildegardy, Cecil yy, jako autorka, zwykle bardzo głęboko rozpoznaje swoich bohaterów, jeżeli to są bohaterowie historyczni i, i, i zna ich życiorysy, zna ich mm -hmm. zna kontekst całej sytuacji, więc wykorzystuje yy, ważne dla życia Hildegardy momenty. W w jakiś sposób, dokonując wariacji, przetwarzając je, więc pojawia się i uzdrowienie, bo Hildegarda w tej sztuce yy, dokonuje cudu yy, odzyskania wzroku na swojej przyszłej uczennicy Ryszardzie yy, i. A jednym z najważniejszych elementów jest pisanie dramatu liturgicznego. No właśnie, Ordo to <knie> Dramat jest, w dramacie. centrum, tak. To teatr jest centrum w teatrze. Słów. Czyli tak naprawdę, y, y, zawsze kiedy, kiedy coś takiego się pojawia, to, 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 to z, zaczynamy, to, to refleksja gdzieś krąży wokół sztuki jako takiej. I tak też jest w przypadku tego tekstu? Y, jest, jest, ponieważ <knie> ewidentnie teatr staje się miejscem rozpoznania dla Hildegardy. Mm -hmm. W nim penetruje y, Trudne sprawy, jakieś elementy, które ją niepokoją. A niepokoją wiele, ponieważ od trzeciego roku życia ma wizję. Mia, ma wizję. Przyznała się do nich w wieku lat 40, w ogóle żyła ponad 80 lat, więc co na średniowiecze jest jakimś kosmosem. Więc przez 40 lat trzymała tę wizję dla siebie. Oczywiście bojąc się cokolwiek powiedzieć, bo przecież wtedy albo by trafiła na stos, albo by była uznana za wariatkę. No ale papież uznał ważność te, 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 tych głosów. No więc ma wizję. I, i, w, I w tej sztuce Cecil Loweit tworzy taką figurę, yy, w której Hildegarda widzi pewien obraz, mm -hmm. który zaczyna jej się roz, jakby przedstawiać w życiu. Widzi walkę dwóch yy, sił, w tym wypadku jest to walka duszy i ciała, kobiety, i mężczyzny, diabła. W, w samym dramacie to też jest fenomenalnym pomysłem yy, Hildegardy z XII wieku, mhm. który napisała, czyli Ordo tą wszyscy śpiewają, a diabeł mówi. Proste, chcielibyśmy jako twórcy tak prostych pomysłów schodzić, no ale byli przed nami inni, lepsi, więc to jest jakieś, jakieś centrum tego tekstu. A drugim elementem jest to, co, co dziś pewnie też zaczyna być aktualne i co Hildegarda nam Przypomina, yy, przywołuje, to znaczy na ile yy, ta prawdziwa, ta żarliwa wiara nagle dotyka herezji i mm -hmm. nagle dotyka. Yy... Przekroczenia po prostu. No właśnie. Gdzieś te tematy jakoś oscylują wokół jednego, to znaczy to, to mistyczne uniesienie średniowieczne, sztuka, religia, religia sztuki. Pytanie, gdzie, gdzie jest ta granica pomiędzy, pomiędzy rzeczywiście wiarą, a, a, a właśnie tym przekroczeniem? No w pewnym momencie Hildegarda głośno zadaje takie pytanie, a co jeśli to wszystko. Hildegarda ze sztuki, a co jeśli to wszystko. Nie sprawia mi Bóg, tylko szatan. Mhm. I co, jeśli ja nie, nie staję się narzędziem y, boskim, tak jak podejrzewam, czuję i myśli, tylko staję się narzędziem y, zupełnie innych sił? To jest silne w tym tekście, no, bo Hildegarda dokonuje przekroczenia. Na, mhm. na, na poziomie dramatu y, udziela ślubu. Mm -hmm. dwójce, dwójce młodych ludzi, którzy na dodatek jedno, jedna z nich jest siostrą zakonną, drugi jest y, katarem, który pod przebraniem trubadura przeżył y, masakrę katarską i, i stał się aktorem. I, I ta dwójka młodych się spotyka. Y, Hildegarda używa ich w swojej sztuce. Mm, właśnie Ryszarda gra duszę, Fu y, gra diabła, no ale nagle wybucha jakieś wielkie uczucie, i Hildegarda postanawia z tego skorzystać. Mówi, dobrze, to udzielmy im ślubu. Mhm. Mówi do swojego kapelana, no to zaprowadź ich do ołtarza. Nie, ja tego nie zrobię. Dobrze, to zrobię to ja. I udziela ślubu. W w proces... rzeczywistości jesteśmy. No właśnie. Proces beatyfikacyjny w 1227 roku się rozpoczął, w 2012 zakończył. Wyobrażają sobie państwo, patrząc na te daty, człowiek ma świadomość, jak wielka, jak wielki to jest kosmos. Ta, ta, ta przestrzeń czasowa, jak daleko to tak, było. Ale tam ale w kontekście. Tam, tam, mhm. tam mhm. sprawa była pewnie w pewnym sensie prosta, ponieważ Kupi ale... Moguncy nie znosili Hildegardy, ponieważ była no, rewolucjonistką, mhm. przekraczała wszystko. Wszystko, co możliwe, więc... A Benedykt XVI, rzeczywiście jednym zdaniem uznał ją świętą, i tak ją czcimy. Kiedy, kiedy myślimy o tym, jak, jak głęboko w tych odmentach przemienionego to wszystko się działo, i jak bardzo, jak bardzo w pewnym sensie jest bliskie na, to dzisiejszemu człowiekowi, to, 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 jest, to, to, to skłania mnie do, do zadania pytania o, o współczesność w kontekście właśnie średniowiecza i tej, tej, tej teorii, że, że, że wiek 21 jest jak. Jakimś swego rodzaju powrotem. Jest wiele analogii pomiędzy współczesnością a średniowieczem wbrew pozorom. Z tym polemizuje Umberto Eco, ale ciekaw jestem, jakie jest pana zdanie, jak po, też po lekturze tego tekstu. W pewnym sensie krucjata dziedzicie z innej strony. Na, nie chcę powiedzieć, że na nieszczęście, bo jakby każda krucjata. No jest jakąś tragedią, ponieważ myślę, że to, co działo się 800 lat temu, to czego doświadczała też Hildegarda, bo przecież dla niej Fryderyk Barbarossa. Przyszedł prosząc ją o y, rozpoznanie tego, co się z nim stanie, jednocześnie w pewnym sensie rozpoznanie tego, co się stanie ze światem, ponieważ jednym z kolejnych darów Hildegardy, poza wizjami, było przypowiadanie przy, przysz, przyszłości, mhm. y, czego starała się nie robić często. No ale rozumiem, że jak przychodzi cesarz albo projekt na cesarza, to wtedy trzeba temu ulec, więc ona przypowiedziała mu przyszłość. I zresztą w swoich wspomnieniach napisała fenomenalne zdanie, że y, to są bardzo trudne momenty. Ponieważ one otwierają one otwierają przyszłość. Jeżeli, jeżeli ona miała świadomość tego, że ona powie to, co widzi, to, to coś zaczyna się dziać. A co do tego pytania, jest rzeczywiście dzisiaj jakiś rodzaj kontaktu. Obyśmy nie mieli tak tragicznych wydarzeń mm. jak, jak wówczas. Może jesteśmy bardziej cywilizowani, ale ta sinusoida w jakiś sposób wraca. A, a, a to, co. To, co jest w, też w tym tekście i, i, i to, o czym chcemy rozmawiać z widzem, choć na poziomie tylko i wyłącznie czytania, to jest niewątpliwie głęboka potrzeba wiary. No, coś, co Kristewa w swojej książce pięknie zatytułowała, to niewiarygodna potrzeba wiary. Czasem u ludzi niewierzących ona również istnieje. Nie, nie, nie wiem, jakie zapatrywania na, na wiary ma Cecil Loweit Bałbym się zadać tego pytanie, choć sam fakt, że sięga po taką stać... E, i pod... no, czasem pozór skandalistki i kontrowersyjnej autorki może być... E, może, być może być też tylko pozorem. Może przykład. być też tylko pozorem. E, no właśnie. E, powiedzmy trochę o, o tej autorce i o tym tekście, bo tak naprawdę to jest trzeci dramat, dobrze mówię? Trzeci dramat przetłumaczony. Tak, tak w tomie Panga Pang zostały wydane trzy teksty. Pierwszy jako jeden z nich jest słuchowiskiem Wożercy. Jeszcze jest wernisaż, bardzo kameralny tekst, a ten e, Cury Renu przynależy do takiej trylogii, którą Cecilowej napisała o trzech postaciach historycznych, z których właśnie jedną yy, uczyniła w centrum, postawiła Hildegardę. My ją w Warszawie mogliśmy w jakiś sposób... Yy, poznać przez chwilę. Mówi mhm. o Cecil Loweit, ponieważ wydaje mi się, że to był 2007, może 2008 rok w Teatrze Wielkiej Operze Narodowej z Bergen przyjechało do nas przedstawienie Śmierdzie Feli opera Henryka Helsteniusa, do którego Cecil Loweit napisała libretto, więc jest to w pewnym sensie nieznana dla nas autorka, no ale tu mieliśmy jakieś, mogliśmy ją lekko rozeznać. Zresztą takie elementy w tym tekście się pojawiają, ponieważ Ryszarda po tym, jak Hildegarda wysyłają na ślub, popełnia samobójstwo, więc tu możemy czytać to trochę przez Ofelię też, mhm. ponieważ Ryszarda pije wino zatrute i w tym momencie chce się bawić z curami Renu. Tam jest jeszcze wątek silny, myślę, że świadomy, świadomie wpisany przez autorkę, nawiązań Wagnerowskich. Tam jest cały wątek właśnie tego mitu złota i mitu cór Renu, które pilnują schowanego w Renie złota, do, do czego dąży Ryszarda. Koń tego trubadura nazywa się Izolda, mhm. więc jakiś rodzaj świadomości, powiem, kulturowej, ale mitycznej, który, który wpisuje autorka w ten tekst, też jest istotny. No oczywiście w czytaniu to tego wszystkiego nie da się uzyskać, bo nie mamy całej maszynerii teatru dramatycznej. dramatycznej mhm. Świadomie nie, ja nie używam też żadnych projekcji, które miałyby wesprzeć sam tekst. No będziemy samym tekstem, a po chwili będziemy tym bardziej samym tekstem, bo czytanie staje się słowiskiem, więc... No właśnie. To wszystko w niezwykłej formie... Po pierwsze czytania scenicznego to na scenie TR Warszawa. W tym czytaniu występują Mirosław Konorowski, Sandra Korzeniak, Magdalena Kuta, Maria Maj, Joanna Osyda, Katarzyna Warnkę, Adam Woronowicz. To Czytanie, jak mówiłem, na scenie, a w niedzielę w, na naszej antenie słuchowisko. Czy jakichś szczególnych zmian, czy to będzie po prostu przeniesione, to czytanie sceniczne, czy jeszcze w jakiś sposób adaptowane? Będzie adaptowane również. nie tylko ze względu na czas, ponieważ mhm. czas słuchowiska jest nieubłagany i bardzo dobrze. Mamy trochę większy interwał w teatrze. I pewnie jakiś rodzaj oczywiście tego tła dźwiękowego, którego muzyka Hidligardy pojawi się także w czytaniu, co jest, co jest normalne. Na szczęście jest nagrywana, na szczęście jest nagrywana w, na bardzo wysokim y, poziomie, to więc y, ta muzyka musi tam żyć, ona także będzie żyła w słuchowisku, a coś się ze słuchowiskiem stanie do końca, to zobaczymy i usłyszymy przede wszystkim o 21.30 w niedzielę. To przekonają się Państwo z naszej anteny. Zapraszam Państwa do słuchania. Zapraszam również do TR Warszawa. Reżyser tego czytania scenicznego Tomasz Cys był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. I raz jeszcze zapraszam do śledzenia tej niezwykłej postaci, jaką była Hildegarda von Bingen i do, do przeżycia tego tekstu na scenie i na naszej antenie.